Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Bagi. Teraz się zreflektowałem, że w poprzednim odcinku rzuciłem hasło 6 geometrii. Coś takiego? Nie? Dobra, nieważne. Numer polega na tym. Ja wiem, ja powiedziałem, no poza tym, że tak, glitche graficzne jakieś się pojawiły, ale ja myślę, że to jest wina Optifine akurat, bo Optifine zawsze robił takie rzeczy. Ja powiedziałem, że ja będę tutaj pracował nad tym tinkerowym przepalaczem wszystkiego i tak dalej, poza kamerą, ale słuchajcie, wychodzi na to jednak, że chciałbym nad nim popracować teraz. Trochę ma to wspólnego z tym, że zaraz, znaczy ja myślę, że na pewno w tym kręcę to prawie jedno po drugim, ale na pewno w komentarzach się powie: Łukasz, dlaczego nie zautomatyzujesz tego tinkerowego pieca? No, mógłbym. Jest tu trochę tych różnych dziwnych rzeczy i na razie jedyne, co tak naprawdę jestem skłonny zautomatyzować, to jest wyciąganie, właściwie jestem skłonny zautomatyzować wszystko w jakiejś sensownej formie. Czyli na początek myślę, że ograniczę się tylko do hopera, skrzynki i tego. To mi pomoże odlewać szkło odrobinę wydajniej, przynajmniej troszkę, bo ja w ogóle nawet nie wiem, czy mam jeszcze drugi taki, no ja wiem, jak to jest casting basin, to nie wiem, jak to tłumaczyć, formę odlewniczą na bloki. I dobra, to wysysanie mam już zautomatyzowane, ok? Ale się zorientowałem, że jest problem, bo nie ma wystarczająco lawy, żeby zacząć przytapiać rzeczy. To trzeba by ją dociągnąć. Rury zniknęły, więc chcę się zająć dzisiaj rurami, ale z nowymi termalowymi rurami jest historia następująca, mianowicie one potrafią wybuchnąć, zdaje się. I jestem bardzo ciekawy, czy mi się uda to, znaczy uda mi się ich nie wybuchnąć. Zasadniczo hardened fluid duct mamy tak. Maybe content, maybe any temperature. A, dobra, czyli te rury, których ja używam, już mogą, już będą, już nie wybuchną. Co prawda wolałbym, chciałbym zobaczyć, jak to wybucha, ale dobra, może spróbujmy inaczej. Fluid duct. No tak ledwo widać te, bo są na ciemnym tle. Mamy tu coś jasnego? Ledwo. Temperate fluid duct, nie? Jeżeli tu są... tak, temperate fluid duct. Will break if contents are extremely hot or cold. Nie? A tu już w ogóle. No, czyli te hardenedy, których ja używam, mogą już wszystko przenosić, ale za to te zwykłe temperate fluid ducty, które są trochę tańsze. A te mogą przenosić tylko rzeczy, które mają temperaturę pokojową, czyli wodę, płynnego expa, paliwo i tak dalej. Nie? Hardened fluid ducty już mogą przewozić lawę, czyli dobra, jesteśmy bezpieczni, ale to mi przywodzi na myśl to, że chyba za chwilkę się udam do naszego spawnera z zapasem rur zrobionych z miedzi i tego i ołowiu, ponieważ po prostu szkoda hardened fluid actów na zużywanie ich na takie głupoty, bo jednak żeby zrobić hardened fluid acta, trzeba się wykosztować pod kątem muszę wyjść z tej dziury, trzeba się wykosztować pod kątem niestety ferrous metal, a to jest dość, no rzadkie to bym nie powiedział, ale jeżeli by się miało okazać, że mnie nie stać na zrobienie jakichś dziwnych rzeczy tylko dlatego, że właśnie, no powiedzmy, zabrakło mi ferrous metalu, czyli to tesseraki, czyli nie jestem pewien, jakie tam są jeszcze receptury na to, prawda? Ale są. Na pewno są takie dość istotne, nie wiem, shiny ingot. Shiny ingot robi się przy przytapianiu właśnie chyba ferrous bloków. Tak, może. Tak mi się wydaje, shiny ingot, bo jest do tego jeszcze potrzebny coś, co się nazywa nie slag, tylko dobra, zobaczmy sobie po prostu shiny ingot. I tak,
Tak. Shiny Metal, Pulverized Shiny Metal. To się robi albo z Shiny Ore, albo z Ferrous Ore. Przepalonego właśnie z Ferrous Ore, nie? Czyli to jest trochę drogie, trochę rzadkie. Na szczęście niewiele receptur potrzeba, ale te najfajniejsze właśnie wymagają tego Shiny Metal. O ile się dobrze pamiętam, bo zawsze był wyścig o to, kto będzie miał Shiny Metal pierwszy, ile będzie miał tego Shiny Metal, potem przyszedł GF i powiedział, że jak się Redstone przetapia gołkiem w pulverizerze, to jest tam 50% na takiego slaga. Spróbujmy Redstone Ore. Co się nazywa? Redstone. Widzicie, jak to nie fajnie? Tak. O, 25% na Cinnabar. Jak się Cinnabara wrzuca do przytapiania razem z Ferrous Metalem, chyba to wychodzi Shiny, znaczy, no, coś takiego, Shiny Dust, whatever. Dobra, to mamy rury już podłączone do lawy. Teraz podłączymy serwo. Również hardenedy, bo one będą miały prawdopodobnie wyższą wydajność. Tylko teraz jeszcze jest kwestia konfiguracji. Śmieszny pomysł jest z tym, że można użyć różnych rodzajów tych mechanizmów. Czyli na przykład, dobra, low i to będzie pompować, i też low i też będzie pompować. I jak widać, lawa już spływa. Rura ma ta hardened fluidactowa. Widzę, co ja robię. Nie ma napisane ile, ale będzie napełniała nam nasze wszystkie zbiorniki, nawet te, które nie funkcjonują. Ale to nie ma najmniejszego problemu. Tutaj już się zacznie wtedy szkło przetapiać, wszystko cacy. Teraz chcę spróbować jednej rzeczy, mianowicie czy item dakty w tej chwili również. Bo powiedzmy, że jestem narwany, chcę całe to szkło stąd przetopić. No wiem, że tego samego nie zrobiłbym za lobitem, ale powiedzmy, że jestem porąbany. Co to jest? Fluidact. Dobra. I chcę to położyć. Ja tu ryzykuję ostrego crasha w tym momencie serwera, bo nie jestem pewien, czy to właśnie jest kompatybilne za bardzo, ale dobra, powiedzmy. O, dobra. Okej. Okay. Mamy już ten... Automatyczne przetapianie szkła w ilościach masowych. Przydałby się drugi, ten casting basin, żeby na przykład móc to... A to może wyłączmy. Słuchajcie, zrobimy tak. Wyłączmy na moment. Niech to się przetopi. Znaczy niech się przetopi... Aha, w rurze trochę zostało. Okej. Zróbmy tak. Weźmy tą skrzynkę. Stąd. Any minute now. Dobrze, ten hopper to zabierzmy. Dobra. Skrzynkę postawimy na środku. Będziemy od razu przetapiali z dwóch naraz. Co by na to? To jest dobry pomysł, nie? Wydajność wzrośnie dwukrotnie. No niestety casting benzina drugiego nie mam. Więc to na razie będzie musiało wystarczyć. Ten piec od początku chyba był przeze mnie, jeśli dobrze pamiętam, planowany na piec na szkło. Bo tu zresztą to chyba widać na starych odcinkach, nawet ze 20 odcinków temu, jak tylko... Ej, tak to się nie da. Jak ze 20 odcinków temu już to pomieszczenie zacząłem przygotowywać, to tutaj było coś, tu było coś, a tu już było szkło i się kręciło i czekało na lepsze czasy. O, dobra, skorzystamy z tego terminala. O cholera, nie mogę jak podłączyć. Muszę zdecydowanie zainwestować trochę więcej czasu i sprawić, żeby te kanały zostały wykorzystane. To ja rozumiem, że będziemy potrzebowali użyć już nie glass fiber cable, tylko tych hardened, znaczy jak to się covered cable, tych ME covered cable. One są bodajże lepsze, prawda? Dobrze pamiętam, poprawcie mnie, jeśli się mylę. No tak. Tak, i one będą lepsze. Powinny być więcej kanałów. Ale nie tym się będę zajmował, chociaż dobra, kurde.
Niech będzie, nie stracę, ok? Casting, nie, no to Seared Bricks. Seared Brick. Seared Brick. Z tego się coś robiło, nie? Tylko jak? Casting Basin. O, był. Jest, Casting Basin. Na szczęście, jak to się stało, że ja mam tyle tych cegieł? Chyba zacząłem już się przygotowywać. Albo mi ktoś podrzucił, albo się walały i ich po prostu wcześniej nie zauważyłem, albo mi je ktoś podrzucił, bo był na tyle miły. W każdym razie to nam pozwala na zrobienie dodatkowo kilku więcej cegieł. Raz, dwa. Tak, i zatkanie. O, Seared Bricks. Dobra, okej. Okay. Coś chyba musiałem kliknąć za bardzo. W każdym razie dokończymy ten nasz ostatni pies. Uzyska funkcjonalność. Tak, to musi być bug Optifine. To zawsze są bugi Optifine. Dziwne rzeczy robi. Dobra. I ten piec już jest gotowy. Stał się... Kurde, nie stał się. Nie mamy smeltery kontrola. Kontrolera jeszcze. Zabrakło. Dobra. Nieistotne. Będziemy się bawić. Szkło się topi w jednym, zaraz się będzie topiło w drugim. Zastanawiam się, czy w jaki sposób. Dobra, w jaki sposób zwiększyć wydajność tego całego mechanizmu poprzez dorzucanie mu na przykład piachu. Powiedzmy, że na przykład, ciekawe, czy hopper by zadziałał. Czy mamy dodatkową skrzynkę? Nie, ale mamy hopper. I wygląda na to, że... A i owszem, działa. Czyli patrzcie, bo już w tej chwili mamy przemysłową produkcję szkła. Co prawda hopper jest brzydki i dość powolny. Być może użyłbym item dacta. Ale wygląda chyba trochę lepiej. Tak, nie wiem. No, może trochę lepiej. To powiedzmy, że dorzucę mu skrzydkę. Jest. Dlaczego ja nie chcę używać hopperów w takiej ilości? Plotka głosiła, że one dalej działają tak, jak działały. Czyli każdy hopper tika, sprawdzając, czy ma sobie te. Chest. Czy ma co wrzucać? Jeżeli nie ma nic do wrzucania albo jest zapchany, to tika i obciąża serwer i w ogóle procesy i tak dalej. Natomiast item dakty i termalowe rury, one podobno tego nie robiły. Więc może zrobimy taki manewr, że zamienimy to wszystko na właśnie na item dakty. To te item dakty zostawię, bo one ładnie wyglądają akurat w tej formie. Niech będzie. To już gorzej. Zresztą to też jest troszkę kwestia, czy chce mi się bawić tą skrzynkę, to w ogóle mogłem zrobić jakąś ładniejszą, kamienną na przykład, albo coś takiego. Czy chce mi się bawić w takie szczegóły, bo tu jednak są pewnego rodzaju koszty, które muszę powiedzieć, bo to nie dość, że rura, to jeszcze potem serwo, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dobra, powiedzmy, że zrobimy sobie serwo, ale nie to hardened, bo hardened ma wyższą wydajność. Użyjemy serwo takiego zwykłego. Jest serwo. Serwo i to jest żelazo po prostu. Czyli, dobra, podłączamy się. Iron. 3 będą potrzebne, czyli 6 ingotów. Właściwie możemy zrobić tak. 6 ingotów, jedno szkło, które tak. Redstone oraz żelazo. Tu już mogłem od razu te irony wyciągnąć. I mamy tak. Raz, dwa serwa. Dobra. I teraz kurczę, bo coś mnie nurtuje. To jest serwo. Tak? To jest hardened serwo. Zamieniłem tekstury, są pomylone. Widzicie? Bo to jest serwo, a to jest hardened serwo. Hardened serwo robi się z inbaru, a jest jasne. Muszę sobie zapisać.
serwo, że muszę zamienić tekstury, bo to powinno być ciemne, znaczy to powinno być takie blado-szare, a to powinno być właśnie żółto-szare, to jest na odwrót. Czyli bierzemy sobie, no bo żeby pasowało do rurek, między innymi. Czyli tak, tego tikacza, no niestety to wygląda trochę brzydko wtedy. Item duct. Z ciach. Przynajmniej dobrze, że nawiązują od razu komunikację ze wszystkimi inwentory. To jest hardened servo, tego nie chcemy. To jest zwykłe servo. Umieszczamy tu oraz tu. I odpalamy. I to się powinno już kręcić. Bez najmniejszego problemu. Po 4. Tak. Trochę mnie stresuje, że zobaczcie, ile czasu zajmuje. A nie, dobra. Bo przez chwilę wydawało mi się, że strasznie dużo czasu zajmuje wyssanie tego szkła, ale to mi się chyba zdawało. Dobra, czyli to możemy wrzucić. Ten piec mamy zautomatyzowany, hip hip hura. I automatycznie podaje lawę i automatycznie wyrzuca szkło, które nam się przyda zresztą od razu, bo żeby sobie pobrać tak. Nawet dwa i zacząć uzupełniać braki. Jeśli chodzi natomiast o ten fragment instalacji, czyli wysysanie lawy z kaldronów, bo tutaj przyszło nam z pomocą ex nihilo, to właściwie tu będzie dokładnie to samo, czyli hardened fluid duct. Item ducty już widzę są. Serwa nie mam. Serwa nie mam, to jest item duct. Hardened servo. Użyjemy hardened servo, bo tu jest potrzebna większa wydajność, czyli ciach. To się będzie robiło. Tutaj use meta blacklist. Nie ma chyba tutaj round robin, niestety. Chociaż nie jestem pewien. Dobra, to nie jest istotne. Musimy sobie tutaj dopakować fluidakty. Raz. 2, 3, hardened servo, tak, kiedyś, jeśli dobrze pamiętacie, w starszych wersjach Thermal Expansion było tak, że instalowało się po prostu servo i kliknięcie łapą powodowało to, że mieliśmy opcje różne, mogliśmy robić dziwne rzeczy. Teraz jest ciekawiej, według mnie, bo nie jest tak monotonnie, jak było. Wbrew pozorom. Wtedy było klik, 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 klik. Teraz sobie możemy wybrać większą wydajność, mniejszą wydajność. No, może nas być stać na wyższe osiągi. Okej, napełnia się. Czyli wszystko działa. Tutaj przynajmniej. Coś jeszcze będziemy chcieli zrobić? Nie, tylko dodatkowo tutaj siary są do zrobienia. Wszystko jest w proszku cały czas. Nie mam czasu, nie mam wedy. Szyby. Tak, okna. Zdecydowanie. Trzeba powstawiać okna. Ja wam powiem, że poza tym, że to jest CTM, że te szyby są taką teksturą, trochę mi się nie podoba ta ramka, jasność tej ramki. Tamte poprzednie były ciemniejsze i moim zdaniem z tego powodu były lepsze. Lepiej się komponowały. Ja wiem, mógłbym podmienić teksturę, ale wolałbym tego nie robić jednak, bo Tinker's Construct i to szkło jest innym modem i niestety w takim razie utkniemy z białą ramką. Powiedzmy, że to się będzie ładnie komponowało w momencie, kiedy będziemy mieli drzwi z Railcrafta, bo Railcraftowe drzwi też mają okna z białą ramką, przynajmniej te, które chcę użyć, bo to będą te Reinforced Glass. Muszę połatać dziury w podłodze. Strasznie dużo roboty jeszcze przede mną. I wtedy to się będzie ładnie komponowało. Prawda? Wszyscy wiemy. Grinder w tej chwili też już będzie. Mógłbym użyć jeszcze szkła z Thermala, ale nie chcę. Z podobnego powodu, ponieważ. Raz, dwa, trzy. Ponieważ szkło z Thermala ma te takie śmieszne. No, co jest? A, chyba bagujemy trochę system. Dobra, teraz będzie lepiej. Tu już są włożone.
Tu za chwilę będą. Dwa, trzy. Coś się zbagowało. Musimy to rozwalić. Musimy. Będzie trzeba od razu naprawić. Tak. Dobrze. Wkładamy 3. Od razu wkładamy 3. Czyli słuchajcie, jak będziecie się tak przekładali, to pamiętajcie o tym, żeby. Żeby nie wkładać na zasilonych, bo inaczej będziecie mieli dziwne problemy. Dobra. Grinder ma już szybę, ma już okno, jest super. Wracając do szkła termalowego. Ono w tej chwili już tak, nie wiem, pokazywałem to. Glas. Szkło termalowe, to nie, to są jakieś fasady, to jest forestry. Forestry nie mamy, żeby się szkłem bawić. W ogóle, słuchajcie, forestry, chyba się pożegnamy z forestry. Bo nikt z tego nie korzysta. Są w tej chwili, w momencie, kiedy jest Mine Factory Reloaded, to wszyscy wolą to, bo jest wydajniejsze po prostu, no, ale to szczegół. To w tej wersji paczki jeszcze zostanie, dopiero w następnym sezonie może. Pozostałe szkła to są mikrobloki, to w ogóle, słuchajcie, musiałbym zobaczyć blocks, items, moc, forge mikrobloks, to gdzieś się wyłączało. Żeby nie musieć na to patrzeć wszystko. Forge mikrobloks, o, dobra, w ten sposób wyłączamy moda. Z dnej. Tylko trzeba uważać, żeby potem włączyć. I mamy tak. A, i znowu mam problem taki, że nie mogę dostać bloków, jak kliknę. Coś pamiętam, było przełączane global, nie global, ale to się coś skopało, jak próbowałem backup albo nową wersję. Nie jestem pewien, to musicie mi znowu podpowiedzieć, gdzie tego szukać, bo ja nawet nie pamiętam, kto mi to podpowiadał i kiedy to było. I mamy tak. Szkło z Mine Factory, ok. To jest Mine Factory, to jest Tinker's Construct, kolorowe szkła. Szkło z Railcrafta, wiadomo. Mamy jeszcze z Chisla, ale to nie są chyba CTM-y, przynajmniej nie wszystkie, no i tyle. Więcej szkła w tej chwili nie posiadamy. Czy to źle, czy to dobrze, to tak trudno powiedzieć. W każdym razie fajnie, że nam tutaj wszystko już działa. Dobra, reaktor nam działa. Jednak jak rusza tamta farma, to się dzieją dziwne rzeczy. Jeszcze mamy miejsce. 3-4. Jeszcze mamy miejsce na skórę i krowy, więc niech to się wszystko mieli. Będzie nam potrzebne, przyda się na gasty, na endermany i tak dalej. W tej chwili myślę, że odcinki z cyklu uruchomić to, co działało i się zepsuło. Okay. Uruchomić to, co działało i się zepsuło, mamy już za sobą, bo rury odpaliliśmy, grinder funkcjonuje, przetapialnia tinkerowa, nie dość, że uzyskała funkcję automatyczną, no wygląda to koszmarnie, szkoda, no muszę jakąś fasadę na to wymyślić, żeby to zamaskować. Przetapialnia tinkerowa jakoś się kręci, jest tak wściekle automatyczna w tej chwili, że nie wiem, chyba będę musiał to jakoś jeszcze dźwignię zamontować, bo jak rany. Bo w tej chwili wszystko, co tam wpadnie, nie nadąża się chyba przetapiać nawet. Chociaż może, bo wszystko od razu się zamienia w szkło, prawda? Jak to jest? Ile mamy piasku? Sand. No. Parę staków będzie. Czy to się w ogóle nadarza przetopić? Bo jest natychmiast wysysane i natychmiast zużywane. Czyli coś tutaj. Incoming stack size. Po 4, co. Chwilę, no trochę to schodzi. Wiecie, chyba to jednak, chyba to serwo jednak wymienimy na coś bardziej wydajnego. Bo to było zwykłe, prawda? Tak, to jest zwykłe, poznaję po tym kolorze, którego nie powinno być. Bo kolor jest pomylony. Tak, weźmiemy te lepsze, hardere serwo. Jak widzieliście, tam po 4 itemki mogą, a tu już może lecieć po 16, więc zdecydowanie szybciej to będzie napełniane. Na dole nie ma znaczenia, bo i tak jest wyciągane to wszystko pojedynczo.
I tak, tworzenie narzędzi raczej nie przewiduję, że będę chciał zautomatyzować, tak samo przyczepiania płyt, bo tutaj chyba robiłem te inwarowe płyty. Tak, na różne brązy, inwary i tak dalej. No, to czyli tak, to funkcjonuje i działa. W momencie, kiedy się pojawi, szkło się przetopi, to jeszcze się uda. Czy tutaj potrzebujemy coś zrobić? A, bo tutaj też sprawdziłem, o co chodziło z tym Skystone chestem. Ten chest jest chestem wykopanym z meteorytu. Te bloki natomiast są tak zresztą, jak żeście mi napisali w komentarzach, są blokami przepalonymi. Jest druga chesta, skrzynia. Skystone'owa, którą się wykonuje właśnie z przepalonych kamieni, i ona wtedy ma taki sam kolor, ale jej nie będę robił. Chociaż moment, zaraz. Skystone chest. Dobra, nie chce mi się robić. Za dużo zachodu jest to na tyle niewidoczne, że mi nie przeszkadza. Czyli, dobra, cobblestone i ogień, i to mamy ogarnięte. To już funkcjonuje. Problem z wydajnością AE terminali zdalnych jest już rozkminiony. Sam system AE również już działa. Z bateria zasilania awaryjnego funkcjonuje. Tak, nie ma super pojemności, ale wystarczy, żeby wyciągnąć paliwo, to muszę jeszcze posprzątać w dalszym ciągu. Tego nie zrobiłem. Jak widzicie, tutaj się tekstura pojawiła. Nie jest idealna z oryginałem, ale jest ładna. Jest ładna. Jeszcze parę rzeczy trzeba zrobić. No i dobra, reaktor działa oczywiście, bo jakby nie działał, to byśmy nie mieli tych fajnych rzeczy. Warsztat na razie jest w proszku, jest ostra prowizorka. Czyli co? Czyli zobaczmy na tablicy, na ścianie płaszczu, co musimy zrobić, bo tych operacji, które teraz zrobiliśmy przez ostatnie kilka odcinków, chyba nie było czego zrobić tablicę kontrolną. To jest reaktor. Tak, zrobić tuni. O, ogrodzenie lampek jeszcze nie zrobiłem. Dobrze, to jeszcze zostaniemy. Dostęp zdalny Logistic Pipes. Tak, mielenie ore, a to jest autocrafting. Robili to najpierw będziemy musieli przenieść magazyn do końca. Droga, dokończyć farmę pod spawnerem, to jest chodzi o to wykończenie estetyczne. Rampa, wiadomo, drzwi do pomieszczeń, most do góry, silosy. To są same takie. O, jest, naprawić grinder. Dobra. To już możemy powiesić. I dokończyć pomieszczenie tinkerowania, estetyka, magazyn i warsztat. To jest ze spawnu. To spawnem się na razie nie będziemy zajmowali. Spawn to jest później. Tak, muszę to zdecydowanie trochę nadgonić. A w takim układzie, w tym odcinku Mistrzów Minecrafta i Bagi, to już będzie wszystko, bo zostało za mało czasu na to, żeby się tym zajmować. I myślę, że w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Bagi jest już spora szansa, że skoro wszystko działa, złapiemy się za Logistic Pipes. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.